Dobry wieczór Państwu, witamy w ekonomii flash w skrócie informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Jakieś 15 lat temu jeden z profesorów z uczelni ekonomicznej, gdzie studiowałem, tworzył prognozy dla lotnisk. Robił to metodą dosyć taką prostą, liniową. Bardzo dużo naukowców, niezbyt wysilając się, tworząc, tworzą modele bardzo proste, a później straszą ludzi. Jakimiś niesamowitymi wynikami, albo dają nadzieję na coś, co się nigdy nie wydarzy. I tak właśnie ten profesor tworzył prognozy, analizy dla lotnisk. I wyszło mu, że w roku 2020 liczba pasażerów w porcie w Gdańsku będzie równa tym w Frankfurcie. I drodzy Państwo, pomimo tego, że oczywiście była to bzdura, nie pomylił się z tego względu, że największe problemy są obecnie na nieczynnych. Lotniska. A teraz skrót informacji z polskiej gospodarki. Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczkę obrotową, finansującą wypłatę wynagrodzeń dla firm z sektora MSP, które mają problemy płynnościowe. Pożyczka w płocie netto wymagana do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorców obok innych źródeł finansowania przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Oferta skierowana jest do firm z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej w oparciu o weryfikację luki płynnościowej. Oprocentowanie rynkowe WIBOR 1M plus marża okres finansowania do dwóch lat, wydłużony okres karencji do 12 miesięcy. W Ministerstwie Finansów trwa wymiana kad. Nowym wiceministrem i głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych został Piotr Padkowski. Wiceministrem finansów i wice skarbówki została z kolei Anna Haupa, która od lipca 2018 roku Pełniła funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Nowi wiceministrowie zastąpią na stanowiskach Leszka Skibę i Tomasza Słabowskiego. Wojciech Murdzek został powołany na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zastępując na tym stanowisku Jarosława Gowina. Wniosek o jego powołanie przedłożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie premier Mateusz Morawiecki. Banki zaostrzają politykę kredytową w dobie ultrataniego pieniądza przez najniższe w historii stopy procentowe. Oraz załamania gospodarczego branża podnosi marże i wymóg wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Nie chce też kredytować firm najbardziej dotkniętych pandemią. Wynika z analizy polityki Insight. Obniżenie stóp spowoduje pogorszenie wyników finansowych banków, w związku z czym pogorszą się również ich wskaźniki kapitałowe, a one warunkują możliwość kreowania akcji kredytowej. Dodatkowo przy rosnącym ryzyku oprocentowanie kredytów mogłoby wcale nie spaść. Tłumaczył przed obniżką stóp w marcu ryzyka dla gospodarki Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku Milenium. Narodowy Bank Polski odkupił na czwartkowym przetargu sześć serii obligacji za 30 miliardów złotych, wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Ernest Bejda były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wszedł do zarządu PZU. Na stanowiska członka zarządu powołał go Rada Nadzorcza. Jak podaje PAP Biznes, prace w nowej roli oficjalnie rozpocznie 4 maja. Według prognozy Moody's polska gospodarka zwinie się w tym roku o 2%. Podobne szacunki dawała nam agencja S&P, choć Moody's jest bardziej pesymistyczna względem roku 2021. Bardzo martwimy się w Polsce, słysząm, ale dużo większe problemy są w Azji i w Afryce. Jest inwazja szarańczy. Gdy ogląda się zdjęcia satelitarne, to doskonale widać jak do niedawna zielone tereny, teraz po prostu są jednym wielkim piaskiem, ale to oznacza drodzy Państwo, że osoby, które zajmują się warzywami, owocami, zwierzętami, będą zarabiały w tym sezonie duże pieniądze, a my konsumenci w sklepach będziemy musieli zapłacić więcej. Dużo dzieje się na świecie. Zobaczmy, co wydarzyło się w światowej gospodarce. W kolejce po swój pierwszy zasiłek Initial Claims ustawiło się w ubiegłym tygodniu aż 5 milionów osób, wynika z danych Departamentu Pracy USA. Łącznie z danymi z poprzednich trzech tygodni daje to już astronomiczną liczbę 22 milionów osób, które straciły pracę wskutek kryzysu COVID w USA. To już więcej niż łącznie pracuje w Polsce. Koronawirus jak w soczewce ujawnia narastające od dawna nierówności, i choć przyjawy społecznego niezadowolenia są filowo stłumione przez masową kwarantannę, to z czasem znajdą swoje ujście, doprowadzając nawet do powstań i rewolucji, pisze publicysta Bloomberga, Andres Kluz. Szef oddziału Fed w Minneapolis, Nil Kaszkari ogłosił w czwartek, że duże amerykańskie banki powinny zebrać 200 miliardów dolarów kapitału, by przetrwać kryzys? Pozwoliłoby to wielkim bankom wesprzeć gospodarkę zagrożoną przez skutki pandemii koronawirusa. Wartość działań antykryzysowych podjętych przez władze Rosji w celu wsparcia gospodarki w warunkach pandemii COVID-19 przekroczyła 2 biliony rubli, to jest 27 miliardów dolarów lub 100 miliardów złotych, poinformował w czwartek na posiedzeniu rządu minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow. Kurs kontraktów na ropę naftową WTI spadł dziś do najniższego od 18 lat poziomu – 19 dolarów za baryłkę pod presją doniesień otrzymujących się nad podaży surowca i malejącym popycie z powodu globalnych ograniczeń przemieszczania się związanych z pandemią COVID-19 oraz braku skoordynowanych zakupów surowca z jego strategicznego przechowywania. Cena kontraktów na ropę BRENT traci dziś 7% zbliżając się do poziomu 27 dolarów za baryłkę. Organizacja krajów eksportujących ropę naftową wraz z Rosją i innymi producentami, czyli grupa znana jako OPEC+, Plus, zgodziła się w niedzielę wielkanocną na cięcia produkcji ropy w wysokości 10 milionów baryłek dziennie, aby zrekompensować załamanie popytu wywołanego rozprzestrzeniającą się pandemią. Dodatkowo grupa ta prowadzi obecnie rozmowy z innymi krajami wydobywającymi ropę naftową, takim jak Stany Zjednoczone w celu uzgodnienia dalszych cięć produkcji z ich strony. Jednak Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała dziś prognozę, z której wynika, że w kwietniu popyt na ropę spadnie aż o 29 milionów baryłek dziennie do poziomów niespotykanych od 25 lat. Stąd też żadne ograniczenie produkcji nie może w pełni zrównoważyć drastycznych, krótkoterminowych spadków popytu, które mają obecnie miejsce na globalnym rynku paliw. Minister gospodarki Portugalii Pedro Zaviera ocenił, że skutek kryzysu wywołanego przez wirusa do połowy kwietnia zlikwidowanych zostało 7% firm sektora turystycznego w kraju. Większość zamkniętych firm to podmioty prowadzące hotele i placówki gastronomiczne. Przedstawiciel rządu Antonia Kosty w rozmowie z telewizją RTP oszacował, że wprowadzone z powodu epidemii tymczasowe zwolnienia przez firmy mogą dotyczyć w całym kraju około miliona pracowników. To lepsze rozwiązanie niż definitywne zwolnienie z pracy pół miliona osób, dodał Vieira. To wszystko, co przygotowaliśmy w Economy Flash. Jeszcze dzisiaj o godzinie 21.00 w Biznes Polska porozmawiamy na temat rozwoju rynku kapitałowego, perspektyw krajów rozwijających się, do których zaliczamy Polskę w tym dziesięcioleciu, które właśnie się rozpoczęło w latach 2020-2030, bo nie ma co ukrywać, gospodarki krajów zachodnich kończą się. Są coraz starsze i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby ten koniec został zatrzymany. Zatem świat się zmienia, drodzy państwo, słabnie zachodnia Europa, słabną Stany Zjednoczone, rośnie pozycja Azji, Afryki, Ameryki Południowej i to będzie się działo w na, najbliższych 10 latach. A Polska giełda papierów wartościowych w Warszawie ma historyczną szansę na to, żeby Pomóc polskiej gospodarce sfinansować te wielkie potrzeby kapitałowe, które szacowane są na biliony złotych, musimy przyciągnąć inwestorów z zagranicy i o tym w biznes Polska o 22.25 w Ekonomii raport porozmawiamy na temat suszy na polskiej wsi. Co zrobić, aby? poprawić sytuację i dlaczego planowanie długoterminowe nie wychodzi polskim rolnikom. Porozmawiam z doktorem Jarosławem Sachajko z Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15, który oczywiście jest w opozycji i ma inne spojrzenie niż rząd, ale to bardzo ciekawa rozmowa, na którą serdecznie zapraszam. A za chwilę główne wydanie wiadomości Telewizji Republika, czyli serwis dzisiaj.